Główne wydanie Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Katarzyna Skrzyszowska. Dobry wieczór. Zaczynamy przegląd najważniejszych informacji z Opolszczyzny. W tym serwisie zobaczą Państwo m.in. To jest tak w naszym mieście, że się robi to, co nie najbardziej jest potrzebne, a to, co jest potrzebne i należałoby zrobić, no to niekoniecznie, bo trzeba centra przesiadkowe, które nikomu nie służą, bo trzeba stadion, który nikomu nie będzie służył. W pierwszej kolejności odpowiedzialnym jest posiadacz odpadów, no ale tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ten posiadacz odpadów jest albo niemożliwy do namierzenia, albo po prostu jest to osoba słup, z której nie ma możliwości jakby wyciągnięcia konsekwencji tych finansowych. Te rodziny bardzo szybko słabną, a słabe rodziny w sytuacji niedoboru pokarmu poszukują go również w innych rodzinach. Pszczoły po prostu się rabują. Nasza redakcja dotarła do dokumentów potwierdzających, że jesienią 2015 roku rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u był gotów przyjąć każdą ilość nielegalnych imigrantów z krajów muzułmańskich. Wielu z nich miało trafić na Opolszczyznę, choć ówcześni rządzący mieli świadomość, jak wiele zagrożeń się z tym wiąże. W realizację planu relokacji zaangażowany był ówczesny wojewoda, a dziś poseł PO Ryszard Wilczyński. To co, będziecie im brom podawać? Brom? Takie pytanie z sejmowej mównicy skierował ostatnio poseł Platformy Obywatelskiej Ryszard Wilczyński, najwyraźniej zatroskany, że pracownicy tymczasowi zatrudnieni przez spółki kooperujące z Orlenem nie mają jak rozładować narastającego w nich napięcia seksualnego. Przejdźmy do tego słynnego Obajtkowa pod Płockiem. Wiele tysięcy mężczyzn za drutem, za ogrodzeniem, na pryczach skoszarowanych, bez partnerek życiowych, których nie sprowadzą z zagranicy i ani ich nie zyskają na miejscu. To co, będziecie im brom podawać? Poseł ma też pretensje do polskiego rządu, że przyjmuje tylko pracowników tymczasowych, a nie wszystkich cudzoziemców. Jak leci? Teraz jest klops. Na siłę zaczynacie dzielić nielegalnych imigrantów i legalnych tych do pracy. Więc samo zło i samo dobro. Szokująco innym językiem mówi partyjny szef posła Wilczyńskiego, Donald Tusk. Oglądamy wstrząśnięci sceny z brutalnych zamieszek we Francji. Żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa, ono się naprawdę czai za rogiem. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami. W sprawie imigrantów lider Platformy Obywatelskiej bez zadławienia zjada własny język, gdyż jeszcze kilka lat temu jako szef Rady Europejskiej groził Polsce karą 250 tysięcy euro za każdego nieprzyjętego imigranta z krajów muzułmańskich. To będzie wiązało się nieuchronnie z pewnymi konsekwencjami. Takie są zasady w Europie. Zatem która twarz Platformy w sprawie nielegalnych imigrantów jest prawdziwa? Wszystko wskazuje, że ta ukazana już w 2015 roku przez ówczesnego rzecznika rządu Cezarego Tomczyka. Ilu uchodźców jesteśmy w stanie przyjąć? Jako kraj jesteśmy przygotowani. Teraz? Na co? Jako kraj jesteśmy przygotowani na każdą liczbę. Rząd Platformy nie tylko w słowach był gotów zalać Polskę nielegalnymi imigrantami, w tym potencjalnymi terrorystami, którzy w Paryżu, Nicei, Brukseli, Barcelonie, Berlinie i wielu innych europejskich miastach pokazali krwawą bezwzględność wobec niewinnych ofiar. We wrześniu 2015 roku do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego trafiło pismo wiceministra cyfryzacji w rządzie Ewy Kopacz, który nakazał wojewodzie wskazanie na Opolszczyźnie obiektów dających możliwość zakwaterowania powyżej 50 osób w systemie całorocznym, dobry stan techniczny, możliwość zapewnienia wyżywienia, własna kuchnia lub przez firmę cateringową. Z pisma jednoznacznie wynika, że rząd Platformy był świadom zagrożenia, jakie fala nielegalnych imigrantów niesie dla Polski i Polaków, ale bynajmniej nie uważał, by stanowiło to jakąkolwiek przeszkodę w ich relokacji do naszego kraju. Nie wiadomo, jak zachowają się przy próbie przemieszczenia. Sytuacja na Węgrzech pokazuje, że prawdopodobne są zachowania agresywne. Możliwe są sytuacje grupowania się znacznej liczby cudzoziemców na dworcach, blokowanie szlaków komunikacyjnych, w wyniku czego mogą nastąpić utrudnienia w funkcjonowaniu miast. Gdy w tym samym czasie Jarosław Kaczyński apelował i ostrzegał. Powinien odpowiedzieć, proszę Państwa, minister zdrowia. Dlatego, bo to są także kwestie związane z różnego rodzaju niebezpieczeństwami w tej sferze. Są już przecież objawy
pojawienia się chorób bardzo niebezpiecznych i dawno niewidzianych w Europie. Cholera na wyspach greckich, dezynteria w Wiedniu, różnego rodzaju pasożyty, pierwotniaki. Z lewicowo-liberalnych mediów wspierających rząd Ewy Kopacz na prezesa PiS wylała się wtedy fala krytyki, że to nieuzasadnione straszenie Polaków. W tym samym czasie wiceminister Huskowski w wewnętrznym piśmie do wojewodów pisał: należy ponadto mieć na uwadze zagrożenie epidemiologiczne, duże zagęszczenie imigrantów, brak informacji o szczepieniach, choroby tropikalne. W ślad za tym dokumentem kierowany przez Ryszarda Wilczyńskiego Opolski Urząd Wojewódzki wysłał do włodarzy wszystkich gmin na Opolszczyźnie pisma, w których domagał się określenia liczby nielegalnych imigrantów, którą poszczególne gminy mogłyby przyjąć. Jako jeden z pierwszych wojewodzie Wilczyńskiemu odpowiedział ówczesny wiceprezydent Opola Janusz Kowalski. W odpowiedzi informuję, że po przeanalizowaniu możliwości i zasobów lokalowych gminy na chwilę obecną gmina nie jest przygotowana na przyjęcie uchodźców. Platforma Obywatelska to partia pełna hipokryzji. W 2015 roku we wrześniu chcieli zabierać mieszkania Opolanom, matkom samotnie wychowującym dzieci, rodzinom wielodzietnym i dawać te mieszkania komunalne i socjalne imigrantom muzułmańskim. I dzisiaj nie chcą pamiętać o tym, że wtedy stawali za polityką Donalda Tuska, Angeli Merkel, polityką sprowadzania nielegalnych muzułmańskich imigrantów. Przemówiły dokumenty i dobrze, że zostało ujawnione pismo ówczesnego wojewody opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego z Platformy Obywatelskiej, który właśnie wpisywał się i realizował politykę rządu Ewy Kopacz sprowadzania muzułmańskich imigrantów. Minęło kilka lat i ówczesny wojewoda Wilczyński jako poseł grzmi z trybuny sejmowej. To co, będziecie im brom podawać? Brom? Jak postawę posła Wilczyńskiego ocenia jego następca na stanowisku wojewody? Ten komentarz posła Wilczyńskiego to jest komentarz osoby, która tak de facto była realizatorem tego planu przymusowego relokowania tych imigrantów ekonomicznych. Jako wojewoda po prostu wykonywał te polecenia. W związku z tym tego typu wyzłośliwianie się w tej chwili z trybuny sejmowej jest po prostu niestosowne i śmieszne. Kwestia przymusowej relokacji nielegalnych imigrantów jesienią ma być przedmiotem ogólnonarodowego referendum. Tomasz Gdula, Kurier Opolski. Pożar na składowisku niebezpiecznych odpadów w województwie lubuskim zrodził pytanie, jak wiele jest takich miejsc w Polsce, a także jak zapobiegać podobnym zdarzeniom i czy przypadkiem nasz kraj nie stał się wysypiskiem zachodniej Europy. O skali problemu na Opolszczyźnie Bartosz Sadliński. Czy w Polsce w ogóle powinny być składowane odpady z zagranicy? O to zapytaliśmy mieszkańców regionu. Nie. Na pewno nie. Absolutnie nie. Wystarczająco mamy swoich odpadów. Mamy swoje państwo i swoje śmieci. Nie możemy się sprowadzić do tak podrzędnej roli, jaką jest bycie magazynem śmieciowym. Niech każdy się swoim śmietniskiem zajmie. Kiepski interes. Kiepski, bardzo. Dla nas kiepski przede wszystkim. Bo wiem, że Niemcy, ja jestem z Niemiec, wiem, że właśnie z Niemiec jest to wykupywane przez te biedniejsze państwa jak Polska, Czechy i tam to wkładają, ale to jest geszeft. Przez lata w Polsce koszt utylizacji odpadów był mniejszy niż w krajach Unii Europejskiej. Czyli przez bardzo długie lata po wejściu Polski do Unii Europejskiej byliśmy miejscem, gdzie przewożono odpady tak zwane niebezpieczne. Część z nich trafiła do utylizacji, czy została w sposób zgodny z zasadami spalona, a część trafiała do tak zwanych magazynów. W pierwszej kolejności odpowiedzialnym jest posiadacz odpadów, no ale tutaj mamy do czynienia z sytuacją, kiedy ten posiadacz odpadów jest albo niemożliwy do namierzenia, albo po prostu jest to osoba słup, z której nie ma możliwości jakby wyciągnięcia konsekwencji tych finansowych. Kolejnym w kolejce odpowiedzialnych jest właściciel terenu. On jednak najczęściej działał w dobrej wierze. Odpowiedzialność kosztownej utylizacji odpadów lub dochodzenia roszczeń spada na gminę. Na Opolszczyźnie zidentyfikowano 22 takie miejsca. Ujawnione w latach 2013-2020 odpady są zwykle niewiadomego pochodzenia. Tutaj mówimy o okolicach Kędzierzyna, Koźla między innymi, z racji tego, że jest to też okręg taki trochę przemysłowy. Mamy tam dużo takich hal, takich miejsc, nazwijmy to przemysłowych, gdzie tego typu działalność mogła nie wzbudzać podejrzeń, ale też mówimy o okolicy brzegu, Skałobimierza. Na pewno trzeba zwiększyć kontrolę. Bo kreatywność będzie zawsze, bo chodzi o biznes. Nowelizacja ustawy dotyczącej odpadów z 2019 roku zaostrzyła warunki uzyskiwania zezwoleń na składowanie odpadów, podwyższyła kary administracyjne,
inwestycyjne do 1 000 000 zł i wprowadziła większe możliwości kontrolne. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. Choć od pożaru zjeżdżalni na placu zabaw w pobliżu ulic Nysy Łużyckiej i Budowlanych minęło już kilka miesięcy, to dzieci nadal nie mogą z niego korzystać. I to mimo faktu, że większość urządzeń jest sprawna. Mieszkańcy tej okolicy mówią o urzędniczej ignorancji. Maciej Dobrzański. Jest nieczulica, nikt się interesuje. Dzieci tutaj siedzą w domu zamiast wyjść. Siedzenie w domu, o którym wspomina zbulwersowany mieszkaniec tej części Opola, trwa już ponad 4 miesiące. Wszystko zaczęło się 13 marca tego roku, gdy 38-letni recydywista podpalił zjeżdżalnię. Do czynu się przyznał, za co grozi mu 10 lat więzienia. Tyle, że ten fakt niczego nie zmienia dla zamieszkujących tu rodzin. Dzieci nie mają się gdzie bawić. Jest zastanawiające, no dużo tutaj ludzi się kręci w nocy zwłaszcza. No nie wiem, kiedy będzie remont tego placu zabaw. Bo dzieci też nie mogą z tego korzystać. Nie, dlatego jest ogrodzone, dlatego dzieci nie mogą korzystać właśnie. No, powinni to zrobić, no, to już ile czasu trwało. Cisza, spokój. Nawet nie wysiekli, widzisz pan, tu obsiekli, tam nie wysiekli. No. Można by coś z tym szybciej zrobić. Zasieki i wysoka trawa. Ten obraz nie pomaga wierzyć, że w tym miejscu cokolwiek szybko się zmieni. A fakt ten dziwi o tyle, że większość urządzeń jest, jak dziś sprawdziliśmy, sprawna. Istnieje tam wątek rozbieżności co do oczekiwań miasta, jeżeli chodzi o rekompensatę i tego, co chce zapłacić i jakie środki chce zwrócić ubezpieczenie. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby miasto już dzisiaj podjęło działania ku temu, żeby po pierwsze ten teren w pewnej części uporządkować, bo też część tych obiektów udostępnić, a ten, który jest zniszczony, po prostu, żeby go naprawić sukcesywnie. Zaraz miną wakacje i przyjdzie zima, ja podejrzewam dalej, to nie będzie załatwione. No niestety, proszę Państwa, w naszym Opolu nikt się nie przyjmuje ani dziećmi, ani seniorami. Jeżeli tylko jest jakiś problem, no to się czeka, aż się sam rozwiąże. To znaczy nikt nie pomyślał o tym. Nawet rozumiem, że jest urlopowy okres, ale wystarczyło wyłożyć z pieniędzy miasta, tak, wyremontować ten plac zabaw, aby już służył właśnie jako jakaś tam taka zielona troszkę oaza i dla dzieci, i dla okolicznych mieszkańców i poczekać spokojnie na właśnie środki z ubezpieczenia, które tak i tak przyjdą. Urzędnikom i decydentom z opolskiego ratusza nie przeszkadza nie tylko fakt, że plac stoi pusty, ale i to, że spalona zjeżdżalnia i zasieki szpecą część Opola położoną niemal w samym centrum miasta. To jest tak w naszym mieście, że się robi to, co nie najbardziej jest potrzebne, a to, co jest potrzebne i należałoby zrobić, no to niekoniecznie, bo trzeba centra przesiadkowe, które nikomu nie służą, bo trzeba stadion, który nikomu nie będzie służył, no bo na tym nie ma kto grać, a tam trzeba stadion za kilkadziesiąt milionów złotych. A dzieci, a co nas dzieci obchodzą? Do opolskiego ratusza wysłaliśmy zapytanie dotyczące planów miasta wobec nieczynnego placu zabaw. Z chwilą ukończenia pracy nad tym wydaniem Kuriera Opolskiego odpowiedzi nie otrzymaliśmy. Maciej Dobrzański, Kurier Opolski. Transgraniczna epidemia zgnilca amerykańskiego. Zjadliwa bakteria zakaziła roje w powiatach południowych województwa opolskiego, a także na północy Czech. Pszczelarze są zmuszeni uśmiercać roje i palić ule. Jednocześnie uspokajają. Patogen nie jest szkodliwy dla człowieka. Wojciech Bulasz. Dla pszczelarzy z przygranicznych pasiek to prawdziwa tragedia, bo zgnilec oznacza eksterminację tysięcy owadów i utratę dorobku życia. Nie ma innej metody walki ze zgnilcem na dzisiejszy czas, jak tylko niszczenie całkowicie zainfekowanego ula i całej rodziny. No, tragedia osobista oczywiście dla każdego człowieka jest, bo to jednak istota żywa. Zgnilec amerykański to bakteria, która atakuje czerwie. Silne roje są w stanie poradzić sobie z chorobą. Słabe roznoszą ją. Te rodziny bardzo szybko słabną, a słabe rodziny w sytuacji niedoboru pokarmu poszukują go również w innych rodzinach. Pszczoły po prostu się rabują i na skutek takiego rabowania, okradania innych rodzin, on jest przenoszony z rodziny pszczelej do rodziny pszczelej. Pszczelarze winą za rozwój choroby obarczają współczesne metody rolnicze. Gigantyczne uprawy i brak miec oznaczają brak pożytków dla rojów, a to przekłada się na niedożywienie i podatność na choroby. Sytuacja jest na tyle poważna, że musiały interweniować służby wojewody. Ja niestety zmuszony byłem na wniosek wojewódzkiego lekarza weterynarii i powiatowych lekarzy weterynarii wprowadzić zarządzenie o objęciu
powiatu Nyskiego, powiatu Prudnickiego i Kędzierzyńsko-Kozielskiego strefą zakażenia. Pszczelarzom, którzy byli zmuszeni wybić rodziny pszczele, należy się odszkodowanie. Działacze Związku Pszczelarzy podkreślają, że aby zapobiec rozprzestrzenianiu się patogenu, potrzebna jest prewencja. Nawet jeżeli tam wystąpi choroba, to ona się roznosi na sąsiednie pasieki, dlatego jest tak ważne, aby ten nadzór weterynaryjny był zapewniony, aby lekarze weterynarii mieli dostęp do naszych pasiek, wiedzieli przede wszystkim o tych pasiekach i byli w stanie reagować w porę, jeżeli coś się dzieje. Pszczelarze dodają, że zgnilec nie jest bakterią szkodliwą dla człowieka i w żaden sposób nie pogarsza właściwości produktów pszczelich. Sprawdźmy, o czym jeszcze powiemy w tym serwisie. Rozmawiamy z mieszkańcami Strzelec Opolskich, tłumaczymy, że 800+ będzie przyznawane bez zbędnego wnioskowania, bez żadnej papierologii. Kolejne sołectwo w gminie Wołczyn zostanie przyłączone do sieci kanalizacyjnej. To ulga dla mieszkańców miejscowości Świniary Wielkie, których rachunki za odbiór nieczystości mają się obniżyć. Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie z programu Polski Ład. Kolejne przysiłki, także dzięki pieniądzom z rządu, zostaną podłączone do sieci wodociągowej. Natalia Janus-Hempel. Świniary Wielkie to siódma miejscowość w gminie Wołczyn, która zostanie podłączona do sieci kanalizacyjnej. Mieszkańcy odetchnęli z ulgą, bo skanalizowanie sołectwa oznaczać ma niższe rachunki. Bardzo ceny teraz wywozów ścieków strasznie wzrosły i nas to normalnie dobija. Jesteśmy po pebegraskim takim blokiem, także no, ciężko jest. Było nam wytrzymać z tymi ściekami, trzeba było je wozić samochodem. A teraz w końcu no, już będzie szło bezpośrednio. Mamy nadzieję, że będzie troszkę taniej niż do tej pory. Ta inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie środki z Rządowego Funduszu Polski Ład. Dofinansowanie wyniosło 4 750 000 zł, a wartość całej inwestycji to ponad 5 milionów. Inwestycja już mocno zaawansowana, termin zakończenia koniec września bieżącego roku. Ale to nie jedyna inwestycja, bo drugą inwestycją z rządowego programu Polski Ład to jest budowa sieci wodociągowej w trzech przysiłkach: Wałda, Markowe, Kołoczek. Jest to inwestycja trudna. A to ze względu na to, że sieć o długości 5,5 km trzeba przeprowadzić przez teren zalesiony. Inwestycja także jest w trakcie. To długo wyczekiwany moment zarówno przez mieszkańców, jak i lokalnych przedsiębiorców, takich jak to gospodarstwo rybackie, które dzięki połączeniu do wodociągów może myśleć o rozwoju. Największym problemem jest przetwórnia, która bez wody niestety nie może powstać, a myślę, że to będzie taki milowy krok do tego, żeby to wszystko się ziściło. Prace nad wodociągiem mają zakończyć się do końca listopada, ale to nie koniec planów. Gmina przygotowała już wniosek, który chce złożyć przy kolejnym naborze do Polskiego Ładu na skanalizowanie kolejnego sołectwa – Rożnowa. Natalia Janus-Hempel, Kurier Opolski. Jest wsparciem rodziny w wychowaniu dzieci i w zaspokajaniu ich potrzeb. A od stycznia jego kwota wzrośnie o 300 zł. Dotychczasowy program 500+ zmieniony zostanie w 800+. Dziś w Strzelcach Opolskich przypomniano o jego założeniach. Trwa bowiem akcja promująca program Rodzina 800+. Małgorzata Lis-Skupińska. Jest 500+, od 1 stycznia będzie 800+. W dalszym ciągu co miesiąc dla wszystkich dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, wypłacane będzie świadczenie pieniężne. Dziś przypominano o tym na konferencji w Strzelcach Opolskich. Wiele osób czuje się w tej chwili zdezorientowanych. Od kiedy te 800+ będzie obowiązywało, jakie będą zasady wnioskowania. My przy okazji tego typu spotkań jak tutaj dzisiaj w Strzelcach Opolskich rozmawiamy z mieszkańcami Strzelec Opolskich, tłumaczymy, że 800+ będzie przyznawane bez zbędnego wnioskowania, bez żadnej papierologii. Rządowy program Rodzina 500+ funkcjonuje od kwietnia 2016 roku. To Zjednoczona Prawica, rząd Prawa i Sprawiedliwości dba o to, żeby po pierwsze ten program był tutaj w polskich rodzinach, mogły się dzieci i polskie rodziny tym cieszyć, a po drugie, że nie pozwolimy na to, żeby został zlikwidowany. Różne były zakusy, żeby nie było 500+, żeby go przeformułować dla niektórych tylko dzieci. Nie, wszystkie dzieci w Polsce mają korzystać z 500+, a za chwilę z 800+. Z założenia świadczenie ma częściowo
częściowo pokryć wydatki związane z wychowywaniem dziecka, sprawowaniem nad nim opieki oraz zaspokajaniem jego życiowych potrzeb. Dzisiaj na wakacjach, kiedy patrzymy na to, w jak sposób uśmiechnięte dzieciaki korzystają z letnich kolonii, z różnego rodzaju form wypoczynku, no to możemy sobie powiedzieć, że właśnie to ten program umożliwił rodzicom, aby mogły te dzieci tak pięknie i wspaniale wypoczywać. Dziś również zapraszano mieszkańców na pikniki Rodzina 800+, promujące świadczenie. Odbędą się 6 sierpnia w Brzegu, 20 sierpnia w Nysie i 3 września w Oleśnie. Małgorzata Lis-Skupińska, Kurier Opolski. Oglądają Państwo Kurier Opolski. Teraz dalsze informacje w skrócie. Dziś rano zmarł Leszek Pogan. Były prezydent Opola i wojewoda opolski miał 70 lat. W czasie jego prezydentury miała miejsce wielka powódź z 1997 roku. Za jego rządów miasto podnosiło się po tym kataklizmie. Leszek Pogan był też jednym z głównych podejrzanych w ramach tzw. opolskiej afery ratuszowej, która dotyczyła przestępstw korupcyjnych. W 2008 roku został prawomocnie skazany na karę 5 lat pozbawienia wolności i grzywnę w kwocie 150 tysięcy złotych. Potrącił motocyklistę i uciekł z miejsca zdarzenia. Do wypadku doszło wczoraj przed godziną 22 w Pisarzowicach. Na DK 39 w pobliżu stacji paliw samochód osobowy marki Mazda zderzył się z motocyklem. Kierowca odjechał z miejsca zdarzenia, a następnie porzucił auto i uciekł pieszo. Trwa ustalanie sprawcy wypadku. Próba oszustwa w Strzelcach Opolskich. Do mieszkanki zadzwoniła kobieta podająca się za pracowniczkę banku, by potwierdzić złożenie wniosku o kredyt w wysokości 6 tysięcy złotych. Czujna mieszkanka Strzelec Opolskich nie dała się oszukać. Oznajmiła swojej rozmówczyni, że takiego wniosku nie składała i sama pójdzie do swojego banku oraz zastrzeże konto. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na naszej stronie opole.tvp.pl. Internetowi oszuści wykorzystują wizerunek portalu pacjent.gov.pl i wysyłają wiadomości e-mail zawierające szkodliwe oprogramowanie służące do kradzieży informacji. W treści wiadomości napisane jest, że odbiorca otrzymał e-receptę, którą można znaleźć w załączniku. W rzeczywistości załącznik to zainfekowany plik. O szczegółach nowego przestępczego procederu pisze portal opole.tvp.pl. W najnowszym wydaniu tygodnika krapkowickiego znajdziemy m.in. artykuł pod tytułem Moszna zachwyca też legendami. Według jednego z podań w czasach średniowiecznych moszna stanowiła własność rycerskiego zakonu templariuszy. Pałac wybudowano jednak dopiero w XVIII wieku, a 100 lat później majątek został zakupiony przez ród Thiele-Winklerów. I to właśnie za ich panowania w Mosznej wydarzyły się rzeczy do dziś powtarzane w legendach, obszernie i barwnie opisanych na łamach tygodnika krapkowickiego. Trwa program dopłat do nawozów. To druga odsłona wsparcia, które ma zrekompensować wysokie ceny zakupu środków do produkcji. Pomocą mają zostać objęte transakcje zrealizowane między 16 maja ubiegłego roku a 15 maja tego roku. Do tej pory do Agencji Restrukturyzacji wpłynęły wnioski od blisko 310 tysięcy gospodarzy. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, realizując działania rządowe, przeprowadza nabory wniosków w działaniach, które mają ograniczyć negatywne skutki inwazji Rosji na Ukrainę. Te wszystkie negatywne ekonomiczne skutki, które wpływają na sektor rolny. Oczywiście tutaj zrealizowaliśmy kwestię dopłat do sprzedanych zbóż. Teraz jeszcze trwa nabór do 31 lipca, ma zostać przedłużony, również ma zostać wydłużony termin okresu nabycia nawozów i właśnie nawozy mają być kolejny rok z rzędu dofinansowywane. Kwota bazowa to jest 500 zł. Może o nią się starać rolnik będący zarejestrowany w Krajowej Ewidencji Producentów Rolnych, który również złożył wniosek bezpośrednich dopłat w bieżącym roku. I tutaj do 31 lipca można się starać. Oczywiście tutaj jeszcze wymaga to zgody Komisji Europejskiej, ale generalnie do 31 lipca o takie wsparcie mogą się starać rolnicy. W tym serwisie to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i rozmowę dnia, w której gościem Małgorzaty Lis-Skupińskiej będzie młodszy kapitan Łukasz Nowak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. A ja spotkam się z Państwem w kolejnych wydaniach Kuriera Opolskiego o 20.30 i 21.30. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.